prosiłbym Państwa o to, żeby powtarzać. Ja odniesienie do każdego wezwania najpierw przeczytam i później wszyscy powtórzymy, żeby tutaj... Apel poległy dla upamiętnienia walki i męczeństwa uczestników niepodległościowego podziemia antykomunistycznego oraz 70. rocznicy aresztowania i 67. rocznicy śmierci pułkownika Zygmunta Szendzieraża, pseudonim Upaszka. Słuchajcie wszyscy, stajemy do uroczystego apelu, tutaj w Osielcu, w miejscu, gdzie 70 lat temu został aresztowany przez komunistycznych zdrajców z Urzędu Bezpieczeństwa pułkownik Zygmunt Szendzieraż Upaszka. Stajemy do apelu, oddając cześć tym, którzy polegli w latach walki o wolność i niepodległość ojczyzny z nową sowiecką okupacją, walki zwanej powstaniem antykomunistycznym, w której zostało zamordowanych 20 tysięcy patriotów, a 200 tysięcy przeszło przez syłki i więzienia. Ta straszliwa zbrodnia, zainspirowana w imię podboju Polski przez Sowietów, w olbrzymim procencie dokonana została rękami polskich zdrajców, komunistów spod znaku PPR i PZPR. Musimy być w pełni świadomi tego faktu. Jesteśmy tu, aby złożyć hołd bohaterom, przywołać ich imiona, przypomnieć przed Bogiem ich historią. Wzywam was, uczestnicy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, żołnierze ostatniego powstania narodowego, wierni legalnemu rządowi i złożonej przysiędze, żołnierze wszystkich organizacji zbrojnych, od kresów wschodnich ziemi wileńskiej i nowogródzkiej do ziem odzyskanych, którzy opuszczeni i zapomniani stawiliście długotrwały opór sowieckiemu okupantowi i komunistycznym zdrajcom narodu. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Mówię, że... Cześć ich pamięci! Wzywam was, zamęczeni w śledztwach, skazani na śmierć przez komunistyczne sądy wojskowe, powszechne i sekcje tajne, w bezprawnych procesach, mordowani w ubeckich kazamatach i obozach strzałem w tył głowy. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam was, niezłomni dowódcy oddziałów partyzanckich, którzyście polegli w walce, zostali rozstrzelani lub zamordowani w obronie ojczyzny, wolności i niepodległości. Majorze Hieronimie Dekutowski, Zaporo, kapitanie Zdzisławie Broński, Uskoku, majorze Marianie Biernaciku, Orliku, majorze Antoni Żubrydzie, Zuchu, kapitanie Antoni Hebdo, Szary, kapitanie Stanisławie Sojczyński, Warszycu, kapitanie Henryku Flamę, Bartku. Wzywam was, dowódcy i żołnierze wszystkich oddziałów zbrojnych, znani i nieznani z imion i nazwisk. Stańcie do apelu, polegli na polu chwały. Do ciebie wołam, pułkowniku Zygmuncie Szendzielożu Upaszko, legendarny organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, który nie zawahałeś się po latach zmagań z niemieckim okupantem stawić opór nowemu komunistycznemu okupantowi w obronie niepodległości ojczyzny, wolności narodu i wiary przodków naszych, a który to tutaj, na osieleckiej ziemi, zostałeś aresztowany 30 czerwca 1948 roku przez sowieckich sługusów z Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie zamordowany w więzieniu na Mokotowie w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Stań do apelu! Poległ śmiercią męczeńską! Poległ śmiercią męczeńską! Wzywam majora Józefa Kurasia Ognia, syna ziemi podhalańskiej, komendanta zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, dowódcę oddziałów antykomunistycznego podziemia zbrojnego od Szczawnicy i Podhala aż po ziemię wadowicką, który swoją nieugiętą postawą w walce z komunistycznymi zdrajcami dał świadectwo najwyższego umiłowania ojczyzny i wolności. Stań do apelu! Poległ na polu chwały! Poległ na polu chwały! Wzywam was, partyzanci grup operacyjnych Ruchu Oporu Armii Krajowej, Błyskawica, Huragan, Zorza, ziemi babiogórskiej i makowskiej. Wzywam dowódców tych oddziałów, poruczniku Wieczysławie Sobolewski Prucie, poruczniku Stanisławie Marku Orliczu, Janie Sałapatku Orle, którzyście zginęli w walce z komunistycznymi zdrajcami w latach 1946-1955. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Polegli na polu chwały! Wzywam tych, którzy najdłużej wytrwali w walce, jako ostatni zostali zamordowani przez PZPR-owski namiestników Moskwy.
Tadeusza Szycha Białego, żołnierza AK i WiN Zapory, rozstrzelanego 27 października 1955 roku jako ostatniego w więzieniu chełmskim. Bolesława Babieńczuka, rozstrzelanego 10 kwietnia 1956 roku w więzieniu w Białymstoku. Podporucznika Stanisława Marchewkę, Rybę, dowódcę samoobrony Inspektoratu Łomżyńskiego Armii Krajowej Obywatelskiej, poległego w 1957 roku. Ostatniego żołnierza wyklętego, Jana Franczaka Lalusia, który poległ 21 października 1963 roku w walce z grupą SB i ZOMO. Ostatniego zamordowanych w PRL, księdza Stefana Niedzielaka, rektora kościoła na warszawskich Powązkach, kapelana Armii Krajowej Narodowej Organizacji Wojskowej, członka WiN, który zamordowany został 20 stycznia 1989 roku na progu niepodległości. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Polegli na polu chwały! Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci!